Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem mówić specjalnie o czystości kobiet. Ponieważ już w dawnych czasach od jakości kobiet zależało przyszłe pokolenie, czyli po prostu przyszła generacja w tym świecie materialnym. Jeżeli kobieta była zanieczyszczona przez, no nie tylko przez mężczyzn, ale też przez stosunki z innymi osobami w rodzinie, no to wówczas było tak, że kobiety rodziły dzieci, które były po prostu zanieczyszczone o niskiej jakości. Dlatego bardzo ważnym elementem w rodzinie jest zadbać o to, by kobieta tak naprawdę była czysta przed poślubieniem swojego ewentualnie kochanka, swojego mężczyzny. W Indiach kobiety przestrzegają celibatu, są jakby pod kontrolą swoich rodziców. Kobieta w cywilizacji wedyjskiej zawsze była pod kontrolą albo rodziców, albo swojego małżonka, albo swojego starszego syna. Dzięki czemu zawsze w cywilizacji wedyjskiej kobiety zachowywały należytą czystość i mogły spłodzić po prostu dobrych potomków. W tych czasach wszystko jest na odwrót, wszystko jest pomieszane, wszystko jest poplątane. I dlatego nie ma jakichś zasad, dzięki którym kobieta utrzymuje czystość i z tego względu rodzą się varna samskara, czyli po prostu rodzi się taka jakby niepożądana populacja wśród ludzi i ta populacja po prostu powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu tego świata materialnego. Takim typowym przykładem zanieczyszczenia kobiety jest matka króla Weny, która po prostu była zanieczyszczona i dzięki temu król Wena miał nawyki bardzo nieczyste. Chodził na polowania, zabijał, obrażał inne osoby, obrażał braminów. To wszystko wynika z tego, iż jego matka nie do końca była czysta i po prostu dzięki temu król Wena przejął jej cechy. Zawsze geny po ojcu przejmuje córka i geny po matce przejmuje syn. Także to po prostu tak funkcjonuje w tym świecie materialnym. Dlatego bardzo istotnym elementem jest szanować kobiety, nie obrażać kobiety, mieć szacunek do kobiety, wiedząc o tym, że ona jakby kreuje to następne pokolenie dla naszego kraju, czy dla w tym świecie materialnym. Po prostu trzeba je respektować i mieć należyty respekt. I kobiety również powinny szanować mężczyzn, którzy po prostu są, jak można powiedzieć, na dobrej platformie dobroci, usytuowani w dobroci. Jeżeli wiadomo, mężczyzna jest w pasji, czy mężczyzna jest w ignorancji, paląc jakieś narkotyki, paląc marihuanę, czy inne takie środki odurzające, no to tak możemy po prostu jakby mieć trochę jakby miłosierdzia w stosunku do tej osoby i starać się pomóc zawsze takiej osobie, która jest jakby w takim dołku. Ale już jeśli widzimy, że pomoc nasza jest jakby odrzucana przez tą osobę, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, no to po prostu niestety taką osobę to już po prostu musimy pozostawić, ponieważ nie można rzucać pereł i diamentów w gnój. Po prostu trzeba mieć jakiś taki umiar w swojej dobroci, w swojej pomocy. Trzeba być po prostu miłosiernym, ale mieć jakieś granice w tym wszystkim. Na marginesie chciałem wam skomentować, drodzy kochani, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit. To jest odpromiennik mineralny. Ten odpromiennik można go nosić przy sobie. On właśnie tak wygląda. Jest malutki, można go wrzucić do torebki, można go wrzucić do kieszeni, do skafandra. Jak również mamy odpromiennik aronit, który zabezpiecza nasz dom. Na linki pod YouTube'em możecie znaleźć nasz odnośnik do aukcji. Posiadamy również podkładki, które są, możecie zabezpieczyć i podnieść wibracje wody w waszym domu. To są właśnie te podkładki. I dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.